Częstochowa jest rządzona przez lewicę. Jakie lewicowe postulaty udało wam się zrealizować, bądź jakie lewicowe rozwiązania, które mogłyby być dobrym wzorcem dla całej lewicy, realizujecie w Częstochowie? My wyszliśmy naprzeciw potrzebom mieszkańców. Wprowadziliśmy bezpłatne przedszkola. W Częstochowie nikt nie płaci za pobyt swojego dziecka w przedszkolu. Skończyliśmy z dyskryminacją, która panowała, z dyskryminacją ekonomiczną. Rodzice, którzy mieli pieniądze, płacili za zajęcia dodatkowe swoich dzieci w przedszkolu. Dzisiaj miasto płaci za wszystkie zajęcia dodatkowe. Wszystkie dzieci uczestniczą w rytmicze, w angielskim, mają logopedę i inne zajęcia dodatkowe w przedszkolach. Uruchomiliśmy 3 spółdzielnie socjalne, gdzie setki osób wykluczonych, przez wiele lat pozbawionych zatrudnienia, znalazło swoją pracę, pierwszą pracę od nastu czasami lat i dzisiaj pracuje na rzecz miasta. Wprowadziliśmy bardzo wiele programów zdrowotnych, szczepień przeciwko pneumokokom, przeciwko rakowi szyjki macicy. Oczywiście najważniejszy nasz program to zdrowotny program leczenia bezpłodności metodą in vitro, ale cała działalność związana z przekazywaniem zadań miasta organizacjom pozarządowym. Częstochowa to miasto, które przekazuje organizacjom pozarządowym ponad 30 milionów złotych rocznie na to, żeby zadania miasta organizowali sami mieszkańcy poprzez swoją działalność społeczną. Chcemy uspołeczniać samorząd, chcemy, żeby to mieszkańcy solidarnie, wkładając swoją pracę. Kiedyś to były czyny społeczne, dzisiaj to jest praca w samorządach, dzisiaj to jest praca w stowarzyszeniach na rzecz lokalnej społeczności. My jako Lewica to realizujemy.